Czego uczy mnie Biblia w Dziejach Apostolskich, 26 rozdział od 16 do 17 wersetu? Ukazałem się Tobie, żeby ustanowić Cię sługą i świadkiem. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię teraz posyłam. Dzieje Apostolskie 26 od 16 do 17 wersetu. Rzekł Paweł do Barnaby. Wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Paweł zaś, poruczony łasce Pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 36 werset i 40 werset. Wspólne służenie Panu. Przykład Pawła. Kiedy apostoł Paweł, wówczas Saul z Tarsu, szalony prześladowca, zbliżał się do Damaszku, zamierzając aresztować tamtejszych wierzących, Pan ukazał mu się i całkowicie zmienił jego życie. Od tego momentu poświęcił swoje życie służbie Panu Jezusowi Chrystusowi, swojemu Zbawicielowi. Służmy mu również. Pan Jezus wkrótce wyjaśnił, co chciał, aby Saul uczynił. Z równie wielką gorliwością, jaką Saul okazywał przeciwko niemu i tym, którzy w niego wierzyli, miał on służyć wśród swego ludu izraelskiego i wśród narodów. Miał świadczyć wśród królów i ludzi na wysokich stanowiskach. Po tym, jak Saul służył kilka lat w rodzinnym Tarsie, Barnaba przyprowadził go do Antiochii, gdzie Bóg rozpoczął dobrą pracę wśród pogan i Żydów. Wraz z innymi nauczali tam wielu ludzi, aż Duch Święty dał im do zrozumienia, że powinni odejść i dotrzeć do narodów. My również bądźmy posłuszni jego prowadzeniu. Barnaba i Saul rozpoczęli tę misyjną podróż, a Jan Marek, krewny Barnaby, szedł z nimi jako pomocnik. Wkrótce spotkali się z opozycją i prześladowaniami. Paweł, głośny, główny mówca, został nawet ukamienowany. Bóg jednak działał. Ludzie byli zbawiani i powstawały zgromadzenia. W Antiochii pojawili się ludzie, którzy nauczali fałszywej doktryny. Dzięki łasce Bożej zostało to skorygowane w Jerozolimie. Stańmy w obronie prawdy. Po powstaniu sporu Barnaba odszedł z Janem Markiem. Paweł kontynuował swoją pracę bez przeszkód. Zabierając ze sobą Sylasa, poleconego przez braci, rozpoczął swoją drugą podróż misyjną od tego momentu. Podwójna służba powierzona Pawłowi w zakresie Ewangelia i zgromadzenie jest głównym tematem Dziejów Apostolskich. Eugene P. Weder Jr.